Rozpocznę od pewnej historii. Pewien chłopak siedział w swoim pokoju, pracował nad czymś w skupieniu. W pewnym momencie słyszy głos: Zdzisieczku, czy mógłbyś wynieść śmieci? To jego mama prosiła o pomoc. Była to czynność, której szczególnie nie lubił, zwłaszcza gdy się nad czymś skupiał, chociaż wiadomo, ktoś musiał. Postanowił dokonać zasadniczych zmian w swoim życiu, wyjechać gdzieś daleko do wielkiego miasta, zacząć samodzielne życie, znaleźć żonę, założyć rodzinę. Co postanowił, to też uczynił. Wyjechał daleko do wielkiego miasta, znalazł żonę, założył rodzinę. Pewnego dnia siedział w swoim gabinecie, pracował nad czymś w skupieniu. W pewnym momencie słyszy głos: Zdzisieczku, czy mógłbyś wynieść śmieci? To jego żona prosiła o pomoc. Fajna historia? Wybory, jakich dokonujemy, wydaje nam się, że wiele zmienią w naszym życiu, a potem okazuje się, że niewiele zmieniły. Takich historii można by opowiadać wiele. Pewien chłopak pracował jako pomocnik magazyniera. Szczególnie nie lubił wypełniania tabelek, formularzy, sprawozdań. Marzył mu się wielki świat, żeby coś tworzyć, podejmować strategiczne decyzje na najwyższych szczeblach. Postanowił odmienić swoje życie. Poszedł na studia, skończył kilka kierunków, zrobił MBA. Dostał wreszcie wymarzoną pracę w wielkiej korporacji. Usiadł za swoim nowym biurkiem. Nowy szef mówi do niego: raz na tydzień wypełni pan tą tabelę oraz arkusz oceny wyników P138, 139 i 141. Takich historii można by opowiadać wiele, gdy nam się wydaje, że wybory, jakich dokonujemy w życiu, zmienią wiele, a potem okazuje się, że niewiele. W takim razie jest pytanie, czy są wybory, które wiele zmieniają? Poszukamy tego razem w kolejnym odcinku Ewangelii Jana. Przeczytajmy pierwszą część. Był pewien chory, Łazarz z Betanii, z miejscowości Marii i jej siostry Marty. Maria zaś była tą, która namaściła Pana olejkiem i włosami swoimi otarła Jego nogi. Jej to brat Łazarz chorował. Siostry zatem posłały do niego wiadomość: Panie, oto choruje ten, którego Ty kochasz. Jezus, usłyszawszy to, rzekł: choroba ta nie zmierza ku śmierci, ale ku chwale Bożej, aby dzięki niej Syn Boży został otoczony chwałą. A Jezus miłował Martę i jej siostrę i Łazarza. Mimo jednak, że słyszał o jego chorobie, zatrzymał się przez 2 dni w miejscu pobytu. Dopiero potem powiedział do swoich uczniów: chodźmy znów do Judei. W szerszym środowisku uczniów Jezusa było wielu ludzi, wśród nich rodzeństwo, Marta, Maria, Łazarz. Łazarz śmiertelnie zachorował, jednak Jezus zwlekał ze swoim przybyciem. Za parę chwil przeczytamy o tym, co działo się dalej. Łazarz umrze. Jezus przyjdzie tam, gdy Łazarz już będzie od kilku dni spoczywał w grobie. Jego ciało zacznie się już rozkładać. Ale później Jezus dokona niezwykłego cudu. Przywróci go do życia. Patrzymy dzisiaj na opis tych wydarzeń. Głównym bohaterem jest oczywiście Jezus. Pierwszoplanową rolę gra również Łazarz. Jednak, gdy się uważnie przyjrzymy, to inna jeszcze postać wyłania się jako szczególny bohater. Mianowicie jedna z sióstr Łazarza, Maria z Betanii. Co możemy o niej przeczytać w 2 wersie? Była tą kobietą, która wylała na Jezusa drogocenny olejek perfum,
i włosami otarła jego nogi. To był szczególny czyn wielkiego oddania, bezgranicznego poświęcenia, który kosztował ją w przeliczeniu na środki płatnicze gdzieś rok pracy. Tyle wart był olejek perfum, który jednym gestem wylała na Jezusa. Brak słów. Wielkie, bezgraniczne oddanie i to nie w wielkich słowach, bez słowa, wielki czyn. Wśród ludzi występujących w tym wydarzeniu to właśnie ona, obok też uczniów Jezusa, była tą, która podjęła niezwykłe, akcentujące oddanie wobec Niego. I można postawić intrygujące pytanie, hipotezę badawczą, czy to przypadkiem nie ze względu na nią w znacznym stopniu Jezus podjął tą niezwykłą ścieżkę postępowania. Dokonał, jakby nie było, jego największego z cudów. Ale skąd w ogóle ten pomysł, że to ze względu na nią, ze względu na to, co ona zrobiła, Jezus przyjął tą ścieżkę postępowania. I to, co dalej zrobił, było odpowiedzią na jej wybory. Skąd w ogóle ten pomysł? Bo gdy czytamy o tym wydarzeniu, jak Maria wylała na Jezusa drogocenny olejek perfum, jest to opisane prawdopodobnie w 7 rozdziale Ewangelii Łukasza. Mówię prawdopodobnie, ponieważ nie ma konsensusu między badaczami, czy to była na 100% ta sama osoba. Tak historycznie rzecz biorąc, w historii chrześcijaństwa chrześcijanie na zachodzie bardziej skłaniali się, że to była ta sama osoba, chrześcijanie na wschodzie, że jednak to było odrębne wydarzenie. Ale nie musimy tego rozstrzygać. W Ewangelii Łukasza, tam gdzie jest opisane to wydarzenie, Jezus takimi oto słowami odpowiada jednemu z rozmówców, którzy dziwili się, że on przyjmuje hołd od tak grzesznej osoby. Popatrzmy Ewangelia Łukasza 7. Dlatego powiadam ci, odpuszczone są jej liczne grzechy, ponieważ bardzo umiłowała. Do niej zaś rzekł, twoje grzechy są odpuszczone. W pierwszym momencie wydaje się nam, że Jezus powinien powiedzieć na odwrót. Ponieważ odpuścił jej grzechy, to bardzo kochała. Jednak Jezus mówi bardzo precyzyjnie, odpuszczone są grzechy, ponieważ bardzo kochała. Najpierw była jej miłość do Jezusa, a potem odpuszczenie. O co tu chodzi? Jaka tu jest zasada? Otóż ta zasada brzmi następująco. To od stopnia, w jakim otworzymy się na Chrystusa, zależy, na ile On będzie działał w naszym życiu. Od stopnia, w jakim się oddamy, zależy Jego zaangażowanie. Na wielkie oddanie, poświęcenie ze strony tej kobiety Jezus odpowiedział wielkim działaniem. Ale chwileczkę. Czy to nie jest raczej tak, że ja nic nie mogę, przychodzę do Jezusa taki, jaki jestem, ze swoją obojętnością, zimnym sercem i wtedy On mnie zmienia? Tak, to jest prawda, ale gdy już zwracam się do Jezusa, wtedy jest pytanie z Jego strony, na ile ci zależy, nie zrobię nic wbrew tobie. Masz prawo wyboru co do stopnia, w jakim zaangażuję się w twoje życie. Twój wybór. I ten wybór, tą decyzję, na ile chcemy dopuścić Boga do swojego życia, wyrażamy jakimś oddaniem,
z tą motywacją, na jaką nas stać. Kobieta, która wylała na Jezusa drogocenny olejek, prowadziła, jak wzmiankuje Łukasz, grzeszne życie. Grzeszyła, bo nie potrafiła inaczej, nie mogła inaczej, ale to mogła odpowiedzieć wielkim oddaniem w taki sposób, jaki mogła. I w ten sposób otworzyła bardzo szeroko swoje życie na działanie Chrystusa. I teraz, czyżby to ze względu na jej wybory stało się to, co się dalej stało? To ciekawe, że właśnie w tej rodzinie, w rodzinie Marii z Betanii, Bóg umieścił największy cud, jakiego dokonał Chrystus, którym było wskrzeszenie Łazarza, którego ciało już zaczęło się rozkładać, bo wiadomo, wiemy, jak ta historia się skończy. Czy to jest właściwy trop? Czy jesteśmy uprawnieni do wniosku, im bardziej się zaangażujesz, tym bardziej Bóg będzie działał w twoim życiu? To od twoich wyborów zależy, na ile Bóg zaangażuje się w twoje życie. Nie wyborów, postanowień, że będę lepszy, ale wyborów oddania, poświęcenia, zaangażowania w ramach tych możliwości, jakie mamy. Te możliwości mogą być różne, ale decyzja, o której mówimy, musi mieć jedną charakterystyczną cechę. Musi być wielkim oddaniem, które pokaże, jak bardzo nam zależy. I to jest warunek, który stawia Chrystus, by zaangażować się w nasze życie. A więc, czyżbyśmy odkryli wybory, rodzaj wyborów, który rzeczywiście wywołuje wielkie przemiany w naszym życiu? Wiele wyborów, jakich dokonujemy, wydaje się, że będą miały wielki wpływ na nasze życie, wielkie życiowe decyzje, a potem okazuje się, że prawie nic się nie zmieniło. Z dzisieczku wynieś śmieci, Pan mi wypełni tutaj arkusze wyników. Mieliśmy być gdzie indziej, marzyło nam się żyć pełnią życia, włożyliśmy wielki wysiłek, przeszliśmy trudną drogę, a potem okazuje się, że niewiele się zmienia. Ale są decyzje, od których naprawdę wiele zależy. Są to decyzje, które są zaproszeniem Chrystusa do działania w naszym życiu. A jak On się zabierze za zmiany w naszym życiu, to będą to wielkie zmiany. Wszystko się zmieni, bo On jest Bogiem. On może postawić nasze życie na zupełnie innej ścieżce. Tak więc decyzje, które wywierają absolutnie największy wpływ na nasze życie, najbardziej realne, to są decyzje wielkiego, bezgranicznego oddania wobec Chrystusa. Czy ta hipoteza jest prawdziwa? Czy już możemy przyjąć, że została udowodniona i już nie jest hipotezą, ale twierdzeniem? Gdyby ktoś miał jeszcze wątpliwości, poznajemy obecnie w naszej wspólnocie Ewangelię Jana. To jest jeden z wątków poznawania Bożego Słowa. Również w małych grupach, kręgach. Tam mamy studium kolejnych fragmentów Ewangelii Jana i jesteśmy mniej więcej 5 rozdziałów do przodu w stosunku do tych omawianych tutaj podczas prezentacji forum. I we fragmencie, który akurat poznajemy w grupach, wkrótce do większości z was on dotrze, napotykamy takie oto zagadkowe zdanie wypowiedziane przez Jezusa w 14 rozdziale tej Ewangelii. Popatrzmy. Jezus mówi: kto ma przykazania moje i zachowuje je, ten mnie miłuje. Kto zaś mnie miłuje, ten będzie umiłowany przez Ojca mego,
a również ja będę go miłował i objawię mu siebie. Inaczej mówiąc, Jezus mówi, kto okaże mi miłość przez to, że będzie wypełniał jakieś moje przykazania, polecenia, tą miłością, którą obecnie ma, na którą ją stać, to Bóg odpowie swoimi wyrazami miłości i szczególnie się takiemu człowiekowi objawi. Dlaczego? Bo właśnie przez to nasze zaangażowanie, przez to oddanie Jemu w taki czy inny sposób, dajemy Bogu przystęp do naszych serc. Otwieramy się na to, co On może nam dać. A więc to od naszych wyborów zależy, na ile doświadczymy Boga. Jest to wybór, jak okażę Bogu moje oddanie, korzystając z tej miłości, którą już mam. Absolutnie niezwykła prawda, która za tym stoi. Mianowicie, że my wyprzedzamy działanie Boga, odpowiednio się na nie otwierając. I to jest odwrotność takiego myślenia: Boże, jak będziesz chciał coś zrobić z moim życiem, ze mną, to pewnie zrobisz, a ponieważ nic nie robisz, no to będę czekał, aż zrobisz. Skoro ty nic nie robisz, to ja też nie mogę nic zrobić. Widzisz, jaki jestem, jak mi się nie chce. Będę czekał, aż mi się zachce. Co Bóg odpowiada? No to ja też będę czekał, aż ci się zachce. I wszyscy będą czekać na coś, co nigdy się nie zdarzy, dopóki nie zrozumiemy, że piłka jest po naszej stronie. Bóg ze swej strony stwarza nam różne okazje, byśmy zareagowali oddaniem, byśmy pokazali, jak bardzo nam zależy, czy nam zależy i jak bardzo, aby coś zmieniło się w naszym życiu dzięki Jego działaniu. Grzeszna kobieta w Ewangelii Łukasza, ta właśnie Maria, pokazała, jak bardzo jej zależy, by Bóg zmienił jej życie. Na pojawienie się Jezusa w tej okolicy zareagowała bezgranicznym oddaniem. I to, co działo się dalej, było odpowiedzią Boga na jej otworzenie się. Więc w ten sposób odczytajmy to, co się tam działo. Przeczytajmy następną część. Zahaczmy trochę o poprzednią. Mimo jednak, że słyszał o jego chorobie, zatrzymał się przez 2 dni w miejscu pobytu. Dopiero potem powiedział do swoich uczniów: chodźmy znów do Judei. To powiedział, a następnie rzekł do nich: Łazarz, przyjaciel nasz, zasnął, lecz idę, aby go obudzić. Uczniowie rzekli do niego: Panie, jeżeli zasnął, to wyzdrowieje. Jezus jednak mówił o jego śmierci, a im się wydawało, że mówi o zwyczajnym śnie. Wtedy Jezus powiedział im otwarcie: Łazarz umarł, ale raduję się, że mnie tam nie było ze względu na was, abyście uwierzyli. Lecz chodźmy do niego. Teraz możemy rozumieć, co tam się działo, dlaczego Jezus zwlekał. Dlaczego nie poszedł od razu i po prostu nie uzdrowił go? Dlatego, że szykował coś, co było odpowiednią odpowiedzią na oddanie Marii. Na wielkie oddanie nie chciał odpowiedzieć zwykłym uzdrowieniem. Ponieważ został przez nią tak niezwykle uhonorowany, on też odpowie we właściwy sposób. Ale to nie tylko jest jej bezgraniczne oddanie, również popatrzmy wers 15. Raduję się, mówi Jezus, że mnie tam nie było, ze względu na was, byście uwierzyli. Ze względu na uczniów, a jak oni otworzyli się na działanie Boga,
uczniowie, oni kiedyś również zrobili coś szczególnego. Szczególnie otwarli drzwi swojego życia dla Chrystusa, dla działania Boga. Zostawili wszystko, zostawili swoje ukochane łodzie, sieci. Odpowiedzieli bezgranicznym oddaniem na tę okazję, którą Jezus im stworzył. Dlatego Jezus im też chce szczególnie wiele dać, przede wszystkim zbudować ich wiarę. Dlatego, jak patrzymy na tą historię, sprawy nie mogły potoczyć się inaczej. Dlaczego? Ze względu na wybory, jakich dokonali ludzie. Patrzmy dalej, co się działo, dalsza część fragmentu, rozumiejąc, co tam się dzieje. Kiedy Jezus tam przybył, zastał Łazarza już od 4 dni spoczywającego w grobie. Wielu Żydów przybyło do Marty i Marii, aby je pocieszyć po bracie. Kiedy zaś Marta dowiedziała się, że Jezus nadchodzi, wyszła mu na spotkanie. Maria zaś siedziała w domu. Marta rzekła do Jezusa: Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł. Lecz i teraz wiem, że Bóg da ci wszystko, o cokolwiek byś prosił Boga. Rzekł do niej Jezus: brat twój zmartwychwstanie. Rzekła Marta do niego: wiem, że zmartwychwstanie w czasie zmartwychwstania, w dniu ostatecznym. Rzekł do niej Jezus: ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. Jezus, mimo że słyszał prośbę o pomoc, zwlekał. Jest tu element czasu. Odczekał 2 dni i przybył na miejsce dopiero 4 dni po pogrzebie przyjaciela. 4 dni to długo. Smutek zaczynał przybierać już przewlekłą formę. Zaczęły się myśli: no trudno, no tak musiało się zdarzyć. Marta mówi, co do Jezusa? Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł. Co przez to mówi? Nie odpowiedziałeś tak, jak cię prosiłam. Oczekiwałam, że pomożesz. Nie odpowiedziałeś tak, jak ciebie prosiłam. Każdy z nas może porównać to doświadczenie tamtej kobiety ze swoim doświadczeniem, kiedy ostatnio zdarzyło się nam to, że mieliśmy jakiś problem, czy mamy jakieś marzenie. Zwracasz się z prośbą do wszechmocnego Boga, któremu podobno na tobie zależy, który jest wszechmocny i mógłby wszystko, nie ma dla niego żadnych ograniczeń, a tu nic się nie dzieje. Jak na to reagujesz? Marta nie była jedyną, która to przeżywała i może nawet nie najbardziej. Jeszcze Maria, która kiedyś bardzo szeroko otwarła swoje życie dla Chrystusa. Teraz, jak czytamy, została w domu, nie wyszła na spotkanie Jezusowi. Ciekawe, dlaczego nie wyszła? Coś przeżywała. Przeczytajmy ostatnią część fragmentu o zakończeniu całego wydarzenia. Marta odeszła i przywołała pokryjomu swoją siostrę, mówiąc: nauczyciel jest i woła cię. A gdy Maria przyszła do miejsca, gdzie był Jezus, ujrzawszy go, upadła mu do nóg i rzekła do niego: Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł. Gdy więc Jezus ujrzał, jak płakała ona i Żydzi, którzy razem z nią przyszli, wzruszył się w duchu, rozrzewnił i zapytał: gdzieście go położyli? Jezus zapłakał. Okazując głębokie wzruszenie, przyszedł do grobu. Była to pieczara, a na niej spoczywał kamień. Jezus rzekł: usuńcie kamień. Marta rzekła do niego: Panie, już cuchnie, leży bowiem od 4 dni w grobie. Jezus rzekł do niej: czyż nie powiedziałem ci, że jeśli uwierzysz, ujrzysz chwałę Bożą? Usunięto więc kamień. Jezus wzniósł oczy do góry i rzekł: Ojcze, dziękuję ci, że mnie wysłuchałeś.
Ja wiedziałem, że mnie zawsze wysłuchujesz, ale ze względu na otaczający mnie lud, to powiedziałem, aby uwierzyli, żeś ty mnie posłał. To powiedziawszy, zawołał donośnym głosem: Łazarzu, wyjdź na zewnątrz. I wyszedł zmarły, mając nogi i ręce powiązane opaskami, a twarz jego była zawinięta chustą. Rzekł do nich Jezus: rozwiążcie go i pozwólcie mu chodzić. W Marii kołatało się to pytanie: dlaczego Jezus nie odpowiedział na moją prośbę, skoro mógł to zrobić? Mógł przejść i uzdrowić brata. Dlaczego tego nie zrobił? Dlaczego tego nie zrobił? Dlaczego nie odpowiedział na prośby tak, jak oczekiwano? Bo miał coś lepszego dla nich. Dlaczego nie odpowiedział zgodnie z oczekiwaniem? Bo miał coś lepszego. Jest tu zilustrowana wielka prawda o Bogu. Dlaczego Bóg czasami nie odpowiada tak, jakbyśmy chcieli? Ponieważ ma coś lepszego. Dlaczego Bóg nie robi tego, o co go prosimy? Ponieważ ma coś lepszego. Nie zawsze widzimy to szybko, ale zawsze jest to prawdą. Bóg taki po prostu jest. I w końcu się o tym przekonamy. Ale jest w tym coś, a nawet bardzo dużo, co zależy od nas. Dlaczego Jezus tak mocno zadziałał w życiu Marii? Mógł przecież spełnić jej prośbę, uzdrowić brata, ale zrobił więcej. Dlaczego tak mocno zadziałał w życiu Marii? Bo tak mocno się na niego otworzyła. Idźmy dalej tokiem tego rozumowania zgodnie z odkrytymi zasadami. Co by było, gdyby Maria nie wylała na Jezusa drogocennego olejku perfum, gdyby nie było z jej strony bezgranicznego oddania, wielkiego otworzenia się na działanie Jezusa? Pewnie Jezus od razu by uzdrowił jej brata, jeszcze jedno uzdrowienie. Jednak ona doświadczyła bez porównania więcej. A uczniowie Jezusa, dlaczego tak mocno działał w ich życiu? Ponieważ tak mocno się na niego otworzyli. Zostawili wszystko i poszli za nim. Zostawili ukochane sieci, wolny, wymarzony, romantyczny styl życia, wiatr w żaglach. Byli takimi freelancerami. Żyć nie umierać. Oni jednak odpowiedzieli na okazję, którą im stworzył, odpowiedzieli bezgranicznym oddaniem. Zostawili wszystko i poszli za nim. A co by było, gdyby nie zostawili? Co by było, gdyby uczniowie Jezusa nie odpowiedzieli bezgranicznym oddaniem? Napiszmy alternatywny scenariusz. Jezus przychodzi do Szymona i jego brata Andrzeja i mówi do nich: chodźcie za mną, a uczynię z was rybaków, ludzi. Na to Szymon, który w poprzednim scenariuszu stał się Piotrem, odpowiada Jezusowi: to może zrobimy tak. My tu będziemy dalej sobie łowić, ale będziemy przychodzili czasami na twoje nauczanie, czasami sobie posiedzimy, pogadamy, bo fajne jest to nasze życie, ale będziemy w ciebie wierzyć. Mam tylko pytanie, czy będziesz nam pomagał? Jak ciebie poprosimy, byś nam pomógł, wskazał czasami, gdzie zarzucić sieci, pomożesz nam, bo wierzymy w ciebie. Jezus na to: pewnie, że pomogę. Poproście mnie, to zrobię, jak będziecie mnie prosić. Więc Szymon, który nigdy nie stanie się Piotrem, będzie dalej ze swoim bratem Andrzejem łowić ryby. Będą prosić Boga, żeby działał w ich życiu,
by używając religijnego żargonu błogosławił im. Bóg będzie im błogosławił. Jak będzie trudno, poproszą Boga o pomoc. Boże, widzisz, że nic nie złowiliśmy, pomóż nam i Bóg pomoże. Złowią 5 rybek, z czego 3 im zdechną. No to będą się modlili, żeby im ryby nie zdychały. I ryby im będą mniej zdychały. Będzie działanie Boga. Bóg jest wszechmocny, może wszystko. Może zaangażować się w nasze życie w sposób nieograniczony. Jest tylko pytanie, na ile na to Jego działanie się otworzymy? Na ile udostępnimy Mu nasze życie? A nie można tego zrobić inaczej niż tak, jak zrobiła to Maria, jak zrobili to uczniowie, nie przez słowa, nie przez piękne gadanie, lecz przez oddanie. Gdy będzie bezgraniczne oddanie, będzie bezgraniczne działanie. Tylko wtedy, kiedy będzie bezgraniczne oddanie, będzie bezgraniczne działanie Boga. Będzie na tyle działania, na ile oddania. Bóg nic nie zrobi na siłę, jeżeli my nie chcemy. W Biblii zawsze jest to powiązane. W jakich sferach jest to oddanie? W przypadkach tu przez nas obserwowanych mocną rolę odgrywa materialna dziedzina życia. Olejek, perfum sobie kosztował. Ale na miarę możliwości, uboga wdowa, 2 pieniążki, 2 grosze, na miarę możliwości. Barnaba, mentor, pierwszy mentor Pawła, apostoła, należał do grona tych wariatów, co oddawali wręcz swoje posiadłości, a potem okazało się, że odegrał jedną z kluczowych ról w dziejach apostolskich. Na tyle działania Boga, na ile oddania. Oczywiście od razu ustawi się rząd oburzonych ludzi, którzy zaczną się denerwować, że to jest jakieś wyłudzanie pieniędzy, ograbianie wdów. I pewnie w niektórych przypadkach mają rację. Ale z drugiej strony, to my rozgrywamy tu nasze życie. Decyduje się to, w jaką stronę ono pobiegnie. Czy będzie przeciętne, czy nieprzeciętne to działanie Boga. Tu rozgrywa się nasze życie i nic nie jesteśmy winni innym, którzy będą się oburzali na wybory, jakie dokonamy. Może nazwą nas fanatykami lub wytłumaczą wszystko psychologicznymi regułkami, które będą brzmiały może bardzo mądrze, ale jak się im przyjrzymy, to okaże się, że nic więcej nie podadzą niż to naucz się żyć z tym, co cię trapi. Albo po prostu jest to komunikat, a my nie wierzymy w Boga i to wszystko jest fałszywe. Ale my nie jesteśmy nikomu nic winni. To jest nasze życie. To jest nasza przyszłość. Jeżeli pytamy, w jakich dziedzinach rozgrywa się to nasze oddanie Bogu, które powoduje, że On angażuje się w nasze życie, no to w zależności od okazji, które Bóg nam stwarza. Uczniowie oddali nawet więcej niż materię, cały swój życiowy los, kim w końcu w życiu będą. I to było prawdziwe, bezgraniczne oddanie, jako odpowiedź na okazję, jaką Bóg im stworzył. Są inne dziedziny życia. Zastanawiałem się, czy powiedzieć swój własny przykład. No i pomyślałem, że trzeba powiedzieć.
Gdy nawróciłem się do Chrystusa, oddałem Mu swoje życie, był temat, z kim będę szedł przez to życie, z kim się ożenię. Pojawiały się jakieś dziewczyny na horyzoncie. Bywało, że jakaś wydawała się jak cukierek. Ale okazywało się, że mój entuzjazm dla Chrystusa nie natykał się, mówiąc oględnie, na entuzjazm z drugiej strony, więc zanim wchodziłem w bliższy dialog ze swej strony, to najpierw był dialog z Bogiem, mniej więcej następującej treści. Boże, gdybym poszedł w tą stronę, czy mógłbym liczyć na Twoje działanie w moim życiu? Mówiąc żargonem, czy będziesz mi błogosławił? Odpowiedź Boga, tak sobie ją uświadamiałem. No wiesz, z mojej strony nie ma problemu. Jest tylko pytanie, ile mi się uda przecisnąć tego mojego działania przez tą szparkę, którą mi zostawisz. Ale myślę, że coś tam nam się uda przecisnąć. Moja odpowiedź wtedy, nie chcę robić z siebie bohatera, że niby takie wielkie oddanie, ale akurat w tej dziedzinie, w mojej świadomości, był to jakiś drogocenny olejek, który wylewałem na Jezusa, przynajmniej w dziedzinie uczuć, emocji, bo wszyscy wiemy, jak takie sprawy potrafią być bliskie, a nawet bolesne dla człowieka. Więc odpowiadałem Bogu, Boże, nie chcę zostawiać Ci jakiejś małej szczelinki dla Twojego działania. Chciałbym Ci dać pełny dostęp. Masz moje życie w całości. I to mniej więcej w tym czasie otrzymałem od Boga ten obraz przyszłości. Gdzieś tak sobie to wyobraziłem, to wyobrażenie, czym się będę w życiu zajmował, które z zadziwiającym podobieństwem zrealizowało się tutaj w Bielsku, w tym, jak Bóg tutaj działał w naszym życiu i nadal działa. A co do cukierków, to z czasem okazało się, że Bóg mi cukierka nie żałuje i dał mi taki cukierek, którym mogę się objadać do dzisiaj, ile chcę. Więc jakby ktoś mnie zapytał, a czasami ktoś mnie pyta, czy warto coś oddać Chrystusowi, to jestem zwolennikiem bezgranicznego oddania. Gdybym miał powiedzieć inaczej, to musiałbym skłamać. Czy już mamy odpowiedź na pytanie, jakie to wybory zmieniają nasze życie? Czy instrukcja jest wystarczająca? Jeżeli nie, to zawsze możecie zapytać w przelocie mnie czy moją żonę. Powracając do Jezusa, po tych wydarzeniach, po wskrzeszeniu Łazarza, był jeszcze bardziej w centrum uwagi, również przeciwników. Będziemy o tym czytać w następnych odcinkach Ewangelii Jana. Napięcie narastało i wiemy, jak miało się skończyć. Wtedy Jezus na pewien czas usunął się na ubocze w okolice miasteczka Efraim, około 20 kilometrów na północ od Jerozolimy. Tam przebywał, ale jeszcze jedna niezwykła rzecz, wręcz fascynująca przynajmniej mnie i warta wskazania, mianowicie co dalej z bohaterką dzisiejszego odcinka, czyli Marią z Betanii. Co dalej z nią? Trzymajcie się krzeseł. Przewracamy jedną kartkę w Ewangelii Jana. 12 rozdział. I co tam czytamy? Na 6 dni przed Paschą Jezus przybył do Betanii, gdzie mieszkał Łazarz, którego Jezus wskrzesił z martwych. Urządzono tam dla niego ucztę. Marta posługiwała, a Łazarz był jednym z zasiadających z nim przy stole. Maria zaś wzięła funt szlachetnego i drogocennego olejku nardowego i namaściła Jezusowi nogi, a włosami swymi je otarła, a dom napełnił się wonnością olejku.
znowu to zrobiła. Jeszcze jeden wyraz bezgranicznego oddania. Bezgraniczne otwieranie swojego życia na działanie Boga jako styl życia. Skorzystała z ostatniej okazji, by to zrobić, bo 6 dni później Jezus już zostanie aresztowany. Niesamowita historia. Władca pierścieni się chowa, bo to historia w pełni na faktach. No to się dzisiaj trochę nauczyliśmy, które to wybory zmieniają nasze życie. Bóg szuka tych, którzy szczególnie otworzą się na Jego działanie, reagując bezgranicznym oddaniem, czyniąc to stylem swojego życia, korzystając z tej miłości, jaką mają, a nie takie gadanie, że jeszcze mi Bóg nie dał chcenia, jeszcze mnie nie przekonał i podobne myśli czy brednie. W życiu takich ludzi, którzy nie szukają wymówek, ale odpowiadają oddaniem, Bóg zamierza szczególnie działać. Zamierza nimi się szczególnie posługiwać i tylko ty decydujesz, mówiąc ty, mówię też do siebie, tylko ty decydujesz o stopniu, w jakim będzie działo, na ile umieści ciebie w swoim niezwykłym planie. Chciałbym na koniec tylko odnieść się do tego wynoszenia śmieci, żeby nikt nie pomyślał, że wynoszenie śmieci to jest nie halo, ale wynosić śmieci ze świadomością, że przez swoje dobre wybory, przez akty bezgranicznego oddania nieźle namieszałem, czy namieszałam w historii swojego życia, to takie wynoszenie śmieci to już jest zupełnie inne wynoszenie śmieci. To tak dla uspokojenia tej kwestii wynoszenia śmieci.